Witam Państwa po przerwie. W naszym studiu już Karolina Zawiślak z Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Witam serdecznie. Karolina przyszła do nas, żeby opowiedzieć nam i zaprosić Państwa na wieczorki filmowe, które w Trafostacji Sztuki będą się odbywać. Wieczorki to właściwie takie mini maratony, można powiedzieć. Tak, cykl będzie się odbywał 16, 23 i 30 sierpnia. I zaczynać się będą pokazy o godzinie 21, kończyć około godziny 1, więc można je nazwać mini maratonami. Cóż będzie wyświetlane? Pierwszego dnia będą też Szkoła Polskiego Dokumentu. Pierwszego dnia będą to filmy Kieślowskiego, czyli sławnego polskiego reżysera, który przeszły jakby do tradycji filmów dokumentalnych. Natomiast drugiego dnia, czyli 23 sierpnia, będzie to Szekspir współczesny i spektakl Burza, jako że trzymamy jakby tradycję teatru telewizji. A trzeciego dnia będą pokazy filmów Andrzeja Munka, więc też dokumentalisty. I ciekawostką jest, że dużo z tych filmów jest o Szczecinie i o szczecińskiej hucie. Czyli dokumenty i teatr telewizji. To ciekawe, bo tak naprawdę Kieślowski podejrzewam, że większości osób nie kojarzy się z dokumentem. Tak, a tutaj jest. Będzie można tę twórczość zobaczyć. To znaczy, jakby dokument Kieślowskiego jest podobny do jego filmów. Na przykład moja ulubiona akurat pozycja Byłem żołnierzem. Jest to 8-minutowy film dokumentalny o kombatantach, którzy stali się po wojnie niewidomi. I opowiadają o tym, jak to jest i jak teraz w tej chwili się czują i jakby niszczą tą całą propagandę PRL-u, która wtedy była. Więc Kieślowski dalej zadziwia i dalej prowokuje, nawet w filmach dokumentalnych, nawet do tej pory. Oprócz tego, że wartościowe rzeczy będą wyświetlane, to też cała otoczka, tak jak opowiadałaś mi jeszcze zanim weszliśmy na antenę, będzie dosyć przyjemna, bo i leżaki, i darmowy popcorn, i zresztą nie zabieram Ci tutaj z Twojej strony, należałoby przedstawić, jakie atrakcje dodatkowo. Znaczy, to będą nie tylko poważne filmy w bardzo nieformalnej atmosferze. Zdecydowaliśmy, że to jest najlepsza opcja, czyli z jednej strony można coś obejrzeć, czegoś się nauczyć, a z drugiej strony wypić coś dobrego, zjeść popcorn, który będzie czekał na ludzi przy wejściu, na gości, poleżeć na leżakach, poduszkach, kocach. Będą zwykle dwie przerwy, gdzie będzie można pójść do baru, drzwi będą otwarte, wyjść na zewnątrz, nie ma problemu. I wstęp wolny, więc każdy może wejść, zapraszamy serdecznie. No właśnie, do baru. I o tym też przed chwilą rozmawialiśmy, bo się okazało, a ja tego świadom nie byłem, że Trafostacja Sztuki oprócz tego, że jest galerią i dzieje się tam wiele, wiele rzeczy w okolicach sztuki, to też można tam wpaść do baru, do kawiarni, posiedzieć. Do baru, kawiarni i księgarni. Bary mamy dwa. Jeden na górze, gdzie można posiedzieć na tarasie, na leżaku przy stoliku i w tej chwili jest już otwarty. A drugi mamy na samym dole Wita Gości i tam jest też księgarnia artystyczna. Więc mamy cały pakiet. Czyli możemy zaprosić tak czy siak albo do obejrzenia czegoś, albo żeby wpaść sobie. Dokładnie. Codziennie, jak rozumiem. Codziennie od 11 do 19, poza poniedziałkiem i mamy cały pakiet, jak już mówiłam. Więc można przyjść, oczywiście, jeżeli kawiarnia na górze, na przykład w tej chwili będzie też czynna w Piro Magic, gdzie będzie można posiedzieć z balkonu, obejrzeć sztuczne ognie oraz czegoś się napić, bądź zjeść. No i to wydaje się to całkiem miłym, ciekawym i bardzo dobrym miejscem do tego, żeby te fajerwerki rzeczywiście zobaczyć. Jeżeli chodzi o wystawową część Trafostacji, coś teraz ciekawego jest do obejrzenia? W tej chwili jest wystawa Małgosi Kopczyńskiej, która jest w piwnicy oraz jeszcze w dalszym ciągu Inspiracje. Ale już niedługo nowe wernisaże i nowe wystawy, w tej chwili jesteśmy w trakcie produkcji. No to o tych nowych wystawach i wernisażach pewnie sobie jeszcze powiemy, jak się do nich trochę czasowo zbliżymy. A tymczasem ja po prostu zapraszam Państwa do Trafostacji Sztuki. Niedługo nawet mówiła Karolina, że będzie można coś tam przekąsić. Także rozrasta się ich oferta, a szczególnie zapraszam na owe wieczorki filmowe, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli kolejne następne weekendy, 16, 23, 30 sierpnia. Warto wpaść, siąść na leżaku, wziąć do ręki popcorn i cieszyć się dobrym dokumentem, tudzież teatrem telewizji. Również zapraszam serdecznie. Karolina Zawiślak, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Państwa zapraszam na krótką przerwę.